Program zawiera chamskie, ordynarne i nieraz wulgarne słownictwo, więc jeśli jesteś osobą niepełnoletnią lub nadal mieszkasz z mamą i tatą, to najpierw zapytaj ich o zgodę. Jeśli natomiast razi cię brak poprawności politycznej, to nawet się nie fatyguj i przełącz to wideo. Thank you. Patrzcie, co się dzieje. Ludzie podchodzą do nas. Spróbuj. Ludzie podchodzą do nas zrobić z nami zdjęcia. I w ogóle są tak mili i sympatyczni, że jest no mega. Teraz całą wycieczkę terenówkami spotkaliśmy, gdzie jest dwójka. Pół Niemców, pół Chińczyków. Reszta to Chinole. Ja złapałem właśnie stopa. Jednak gość nie jedzie tam, gdzie my chcemy. No więc łapiemy dalej. Ludzie się zatrzymują, ale bardziej chyba z ciekawości, bo jedna laska przed chwilą jechała, ale tutaj w lewo na rozjeździe. Drugi gość jechał w prawo. Potrzebujemy prosto. Do Pekinu mamy jakieś 400. Jest godzina, już wam mówię, 15 za 10. To co tutaj się napatrzyłem, to jest szok. Oni jadą i wszystko za okno. Mimo że jest czysto, zajebiście czysto. Nie ma śmieci, widzicie? Za bardzo. Tu jakieś puszki, coś. Ale wszystko wypierdalają za okno. Wszystko. A mimo to jest czysto, czaicie? To jest po prostu fenomen tego, że da się. W ogóle patrzcie, jak ciężarówki są mega poładowane. W dupie to mają. Chwila, moment, złapaliśmy ziomeczka, no, który nas podwiezie do Ulan coś tam i możliwe, że jedzie do Pekinu, aczkolwiek zrozumieć, gdzie jedzie i co mówi, to jest wyczyn naprawdę. Myślałem, że w Mongolii jest problem, ale tam trochę ruski kumali, trochę, wiecie, po swojemu i się szło dogadać. Tutaj nichuja. Naprawdę, to jest no w ogóle co innego, w ogóle. W życiu nie miałem tak, żeby gadać. Kiedyś... O kurwa, patrzcie na to. Widzicie? Skarpety leżą. Patrzcie. Skarpety leżą na desce rozdzielczej. To jest po prostu wyjebanie totalne. Nie mogę się oprzeć, bo będę miał mokre całe plecy zaraz tej folii. Ale tak, jest spoko. Jest generalnie mega gorąco, jest 30-32 stopnie może. I zaraz się chyba ugotuję. Ale chyba klima, no klima chodzi, więc zaraz. Więc zaraz będzie spoko, już powinno. Jesteśmy trochę w piździe, bo kierowca, który nas wiózł, nie zrozumiał, że my nie chcemy wjeżdżać do miasta. Więc na hulajnogach naszych wyjeżdżaliśmy z miasta, a teraz będziemy próbować się wbić na autostradę, która za kilkanaście kilometrów się rozjeżdża. Kurwa, jebie. Za kilkanaście kilometrów się rozjeżdża. Jedzie prosto, a druga w lewo na Pekin, tak jakbyśmy chcieli. Jest godzina 18:30. Zostało nam około godziny, może półtorej, póki jest jasno, więc będziemy próbować cały czas coś złapać. Ej, nie ogarniam w ogóle tych Chin. Byliśmy w mieście. Ludzie mówili, żeby jechać w tą stronę. Wszystkich, co spytaliśmy, mówili jechać w tą stronę, bo tam jest na Pekin.
Wyjechaliśmy kawałek z miasta, ludzie mówią tam. I teraz już sami nie wiemy. Gość nas wyrzucił przy bramkach jakichś. Takich. Ale kurde, no nie jestem pewny, gdzie i w którą stronę musimy jechać dokładnie. Zostało nam 300 km. Ciężarówka strasznie się ciągnęła powoli. No ale taki urok ciężarówek. I też druga sprawa, jakbyśmy jechali autostradą, na pewno byłoby też dużo szybciej. A się ciągnęliśmy taką, wiecie, lądówką, drogą zwykłą. Więc też nam zeszło kilka ładnych godzin. My ponad prawie 4 godziny jechaliśmy. Jakieś 200 km, więc no to jest sporo, no tak z 3,5 godziny może. Ogólnie Chiny są fajne. W ogóle taki inny świat, wiecie. Ludzie coś pierdolą, nic nie rozumiecie, nic. Napisane jest coś, też nic nie rozumiecie. Obczajcie to. I kto mi powie, które to Pekin? Patrzyłem na Google Maps, jak wygląda Pekin po chińsku, napis, to nie ma takiego tutaj. Nie ma, łażę, kombinuję, próbuję doczytać, porównać znaczki sobie. Kajna szansa. Zobaczymy, co Marta powie. Co, to nie ten kraj? To nie ten kraj? Patrz, złapałem stopa, nie łapiąc stopa. My na Beijing. Beijing? Nie. O. 我是马丽，来自我的，而且我要去北京，希望您帮助我搭车去北京啊。 我们不去北京。 Holy shit! Holy shit! Jedziemy z dwiema dziewczynami z Chin. Odwiozą nas na wylot jakiś, na autostradę. Na Pekin. Więc może póki jeszcze jest jasno, coś złapiemy i dojedziemy dzisiaj. I będzie spoko. Yay! We're swimming! 哎，所以就造型。哎，不能说。Ale gdzieś tam z basenu jak jakoś wracają i nieumalowane, nieogarnięte. Would you like to eat some sausage? We don't have money. 我们请你们，我们请你们吃饭。Okay. A nie problem? No problem. To chcemy. No i jeszcze na szamkę jakoś dziewczyny nas zabiorą chyba. Więc będzie mega zajebiście. Coś opierdolimy na ciepło chociaż. Bo dzisiaj zjedliśmy w sumie jedną puszkę kukurydzy na dwóch. I pół czekolady. I pół czekolady. No. Zmienił się troszkę nam krajobraz teraz, jest dużo, bardzo dużo zieleni. Naprawdę od zajebania się zieleni. Bardzo dużo budynków się buduje. Widać, że Chiny to się tak rozbudowują. Po przejechaniu dosłownie może 300, może 400 km. 350 może. No jestem w mega szoku. Zawsze myślałem, że wiecie, Chiny będą się kojarzą wszystkim. Tam. Wielka fabryka, masa kobiet i dzieci, która w niej składa Nike czy iPhone. No problem? 得停停车位上面。 Jak widzicie, można zostawić na środku. Można zostawić furę na środku i wejść do restauracji. I maszyna. Ej, jaka faza, jesteśmy w żółtej knajpie. Patrzcie, będę jeść pałeczkami. Czytam i nie mogę się. Naprawdę nie mogę się doczytać. Znaczy, nie mogę się zdecydować, co chcę zjeść. Całe menu przeczytałem. Nikogo nie ogarnę, naprawdę. Nic, a nic.
Ale generalnie jest tanio, tak patrzę. Wygląda na... Nie wygląda na super restaurację, ale taką normalną knajpkę. I ceny to się tak wahają między 15 zł a 7 zł. Tak mniej więcej. Między 6 nawet. No 7. Nie ma nic droższego, tak patrzę, wiecie? No, bez kitu. No, tam jest coś za dwie dyszki. No, tak około 15 zł to wszystko możecie tu kupić. Jest i herbata. In Chinese? In Chinese? Jest i czarnie cha. 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 Czyli... Dzień dobry, czaj. Czaj. Prawie jak po rusku, po turecku, nie ma żadnego problemu. Siksa. Ej, zajebista. Mi pasuje. Jest bardzo smaczne. Tego jucho trzyma, ale widzicie kafaza? Zawinięte. Nie mylę. Moje pierwsze słowo. Jaka faza? Nie dość, że mamy pałeczki. Ej, myślicie, że mogę zajebać pałeczki? Ja już wpadłem na ten pomysł, myślałam, że jestem perfidnym złodziejem. No więc zaraz będziemy mieli pałeczki. Pewnie wszędzie je tu dają. Ale ja chcę te, to będą moje pierwsze pałeczki. Ej, miałem wam pokazać, zanim jak przynieśli żarcie, ale no nie zdążyłem. I zostało tylko tyle. Generalnie mają zajebistą herbatę, w takich malutkich kubeczkach, jak u nas kieliszki. I dziewczyna mi cały czas dolewa, non stop. Może z 20 raz już dolała. No, walimy pałeczki, będą to nasze... Pierwsze pałeczki i te pamiętne. Bo tak to bym nie brał ich, wiecie o co chodzi, nie? W dupie je mam, ale taka pamiątka. Pierwsza z Chin. Pierwsza. Myślę, że taka, wiecie, bezinwazyjna. Oni pewnie i tak to wyrzucają. One są pakowane w takie folijki. Więc pewnie i tak to jest wyrzucane później. Więc, żebyście nie mówili, że jestem złodziejem czy coś. Ale pamiątka. W ogóle można dostać tutaj widelec, jeśli się poprosi. Normalnie są pałeczki, ale jak ktoś powie, że nie umie na przykład, to dają widelec. Nam też chcieli dać widelce, ale się uparliśmy i zjedliśmy cały obiad pałeczkami. Myślałem, że jak będę ukazać mi jeść pałeczkami, to będę chodził głodny. Jeszcze trochę bałem tego ryżu jeść. Że będę musiał dziubdziać, wiecie, tak po jednym ryżu. Ale się okazało, że on jest taki klejący, wiecie. Jak do sushi chyba. Taki, wiecie, ostro klejący. I się po prostu go takimi całymi grudkami podnosi, a nie po jednym. Aż ostro przestraszyłem tego akurat. Ale jest spoko. I makaron fajnie się je. O taki. Tylko już takie małe zostały, to już nie chce mi się ich wybierać. Ale fajnie się je. Dzwonimy w ogóle teraz do ziomeczka, który będzie nas nocował w Pekinie. Bo dzisiaj raczej nie dojedziemy, bo już się ciemniło. Więc będziemy kombinować, żeby jak najwcześniej jutro pojechać do Pekinu. Ta dziewczyna powiedziała, że nas wywiezie gdzieś na trasę. Idziemy? Mówiła, że nas podwiezie na wylot z tego miasteczka, w którym jesteśmy obecnie. No więc wyrzuci nas za miasto kawałek na autostradę. Więc będziemy mogli normalnie jeszcze może dzisiaj coś złapać, choć wątpię. U nas jest godzina 20, jest już ciemno. A w Polsce jest godzina 14. Godzina się cofnęło od tego, co było w... Tak.
Mongolii. Kurwa, czekajcie, mają pomnik Optimusa nawet. Optimus Prime. Z Transformersów, ta ciężarówka. Główny przywódca. Tych dobrych. Bo Decepticony były złe, a ci byli dobrzy. Jaka faza. Ej, tu nawet zwykłe ulice są ciekawe. Pomijając sam fakt, że wszystko wygląda jak Chinatown, jest zajebiste. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się. O, a tam knajpka z meksykańskim żarciem. I bardzo dużo Mercedesów i bardzo dużo jest europejskich aut. Szczerze, naprawdę. W Rosji, w Mongolii nie widziałem aż tyle takich aut, jak tu widzę. Serio. Ogólnie stan dróg w miastach na przykład jest naprawdę, naprawdę zajebisty. Autostrady mają naprawdę zajebiste. Takie landówki są słabsze troszkę, no nie? Coś jak u nas. Ale też tragedii nie ma generalnie. Nie to, żeby coś tam narzekać, ale miasta mają, powiem wam, naprawdę odjebane, wysprzątane. Mimo, że wszyscy śmiecą, wszyscy wszystko wyrzucają za okna, tu jest nadal czysto. I schludnie, i ładnie. No ja jestem naprawdę pod mega wrażeniem. Bo zawsze wyobrażałem sobie, wiecie, Chiny, trochę górek, trochę zieleni, kilka pant i dzieci, które składają Nike. No naprawdę, tak są, nie wiem, hejtujcie jak chcecie. No ja sobie tak wyobrażałem zawsze Chiny. A tutaj naprawdę fajne miejsca. Ja całe życie sobie tak wyobrażałem akurat Chiny. Nigdy w życiu nawet bym nie pomyślał, że może być tutaj tak ładnie, tak czysto przede wszystkim. Po tym jak poznałem na przykład kilku żółtych w Europie gdzieś tam, no i tak, wiecie, trochę zmieszany z gównem byłem z tym, co czułem tam do nich i jak sobie to wyobrażałem wszystko. No a teraz tak wiem, że mi się podoba tutaj, naprawdę. No jest magicznie. Pejdziu. Ej, stojąc przy drodze, trochę zgłodniałem. No, jedziemy metrem przez Pekin. I przyszły nasze kluseczki.